zobacz. O shit. To jest zabawa. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Grube fury, najgrubsze i najszybsze auta w Polsce. I oto jest kolejny samochód. Ponad 1000-konne Audi RS Q8 w pakiecie mechanicznym MTM i Hubert, właściciel tego samochodu. Cześć Hubert. Cześć Robert, cześć wszystkim. Spotkaliśmy się w Warszawie, bardzo Ci dziękuję za to, że przyjechałeś, żeby przedstawić RS Q8 i drugie auto, którego jeszcze nie widzicie, które jest za nami w zasadzie, to jest Audi RS6 w takiej samej mocy. Nie będziemy zdradzać więcej informacji na ten temat, nie będziemy nim teraz jeździć w tym materiale. Pojawi się ten samochód w najbliższych dniach na kanale, a diś chcielibyśmy skupić się na RS Q8, którym przyjechałeś. Tak w wielkim skrócie, co tutaj mamy? Tak, jest to samochód stuningowany w pełni przez MTM w Polsce. Ma 1001 koni, 1250 Newtonów momentu i poniżej 3 sekund do setki. Poniżej 3 sekund do setki i utrata gwarancji, czyż tak? Nie ma utraty gwarancji, MTM dokładnie przejmuje tak. Gwarancję fabryczną Audi, także w pełni bezpiecznie. Właśnie przed chwilą się dowiedziałem, dlatego też chciałem zabłysnąć tym zwrotem. To jest mega ciekawa rzecz, do tego może potem wrócimy jeszcze. To jest realne przyspieszenie, które jest zmierzalne? Jakby... Tak, przekonamy się, można włączyć pomiar także. Okej, okay. Masz Race Logica? Czy jakiś inny pomiar? Nie, jest pomiar liczniku fabrycznie. Także. Okej, ten typowy wewnętrzny w Audi. Tak. Świetnie. Zimowe opony, ale to chyba nie przeszkodzi nam w tym, żeby zrobić taki czas. Niesamowite, ja nie mogę się doczekać. Zróbmy najpierw bez launch control, a potem z launchem. Wyjedźmy sobie na tą drogę. Poproszę Cię za kółko. Prezentuje się naprawdę dobrze. Jest takim dobrym, rodzinnym samochodem. Gdyby nie ta naklejka, to nikt nie pomyślałby, że to jest 1000 koni. I to jest fajne. Od zera bez launcha. Zobaczcie, jak to brzmi. Fajnie brzmią te popsy, aczkolwiek to nie było przyspieszenie godne auta, które przyspiesza w 3 sekundy. Więc za chwilę zrobimy launch control. Fajny flyby, czy zatrzyma się? Zatrzyma się. Operator wyciąga telefon, czyli to będzie na tyle spektakularne, że ja chyba też wyciągnę telefon. O! Brzmi kozacko. I dobre to jest zabawa. Ja się nie dziwię, że on zrobił z tego auto 1000 koni, no, skoro to tak brzmi teraz. Przeszliśmy teraz do tyłu i słyszymy troszeczkę ten bulgot wydechu V8. To jest seria, ten wydech, czy wydech też? Nie, wydech też jest MTM. Okej, czyli mechaniczne modyfikacje tak. Plus wydech. To jest jakby modyfikacja MTM-owska. Tak. Okej, jaki to jest dokładnie wydech? To znaczy, nie wiem, jakiś konkretny tytan, czy po prostu specjalny wydech MTM? Nie, specjalny wydech MTM. Jasne. Na przepustnicach? Tak, przepustnice są klapy z tyłu, sportowe katalizatory, bez OPF-a. Fajnie wszystko, brzmi. Wszystko oczywiście jest legalne w pełni, cały tuning jest w TIF-ie, także... I normy oczywiście są zachowane. Tak, można użytkować samochód na drogach publicznych. Jednak wydaje mi się, że na sportowym trybie on będzie dość głośny. Będzie głośny, przekonamy się na próbie. A właśnie, zanim się przekonamy na drodze, to chciałbym poprosić Cię, jeśli jest taka możliwość, żebyś wsiadł za kółko i dosłownie 4 czy 5 refsów dla naszych widzów pokazać, jak brzmi wydech na postoju. Dobrze. Co muszę zrobić, żeby posmakować tej mocy na fotelu kierowcy? Wsiadaj, jedziemy. Tyle? To jest takie łatwe? Czapka mocy na miejscu. Można jechać. Sprawdzimy to przyspieszenie. O kuźwa. Nie
niesamowicie brzmi. Zdejmę ją, żeby lepiej słyszeć. Lepiej słyszeć. Ile było na hamowni zmierzone? Na hamowni to akurat nie było 1011. 1011? 1011, tak. Jak to zapierdziela, stary! 1011, to tak bezpiecznie tą jedną jedynkę zamieścić na zero. Niesamowite. Zapierdziela ostro. Porównam ten samochód do tamtego RQ900 i tamto było w innych warunkach testowane, co prawda, ale było szatanem po prostu. To jest Belzebub. No zobacz. To jest po prostu... Gdzie ty miałeś jeździć, no? Tylko w Niemczech. Tylko w Niemczech. Ja bym sobie mógł tak jeździć. O, czy... Kontrola prędkości 500 metrów. A jaki czas robi 100-200 ten samochód? Około 5 sekund. Bez launcha 3,9 sekundy. A tu było słabo. Bo to słaby kierowca. O shit. O shit. Czy wy widzicie to, ten rezultat? Ważnie wszyscy nasi klienci, którzy kupują nowy samochód, robią tuningi MTM-a. Wykupują sobie też gwarancję, którą MTM przejmuje. I cieszą się jazdą. Powiem ci... Brawo dla auta. Jak wrażenia? Brawo dla ciebie też. Wrażenia są zajebiste. I wam powiem, że coraz bardziej przekonuję się do tych Audi. Na lato wchodzi felga MTM-u, 23 cale. Bardzo duży kapeć, ale mimo wszystko on ginie przy tych gabarytach samochodu. To też jest ciekawe, że samochód akurat teraz obniżony, ale jest długi i dość wielki jak na sportowe auto, które ma niecałe 3 sekundy. Ważne, żebyście wiedzieli o tym, że Hubert nie jest klientem, a właścicielem, współwłaścicielem, i ten samochód prywatnie jest twój, i do tego na początku chciałem też nawiązać. Po pierwsze, już nie myśląc o żadnych modyfikacjach samochodu, czy mechanicznych, czy wizualnych, dlaczego akurat RSQ8? Dlaczego RSQ8? Masz czteroosobową rodzinę i jest... Tak, z uwagi też, że korzystam z niego prywatnie, okay. Więc okay. Dlatego RSQ. 600 koni w serii nie wystarczyło? Muszę mieć też samochód, który promuje MTM, także... Oczywiście. W jakiej cenie on wychodzi katalogowo, ten samochód? Katalogowo wychodzi około 800-900 tysięcy. Zakładam, że teraz jest dużo więcej warty przez modyfikacje, które zostały włożone. A jaki jest koszt samych modyfikacji? Koszt modyfikacji to jest około 60 tysięcy euro. 60 tysięcy euro... który daje nam 400 koni mocy więcej. Tak. Modyfikacja na 1000 koni wygląda tak. Sterownik silnika, okay. Sterownik skrzyni biegów, okay. Dolot, turbosprężarki i cały układ wydechowy łącznie z katalizatorami. Te turbosprężarki są najciekawsze, o których powiedziałeś. To są wyrąbane stare turbosprężarki fabryczne i dołożone zupełnie inne. Specjalne sprężarki opracowane przez MTM. Taka ciekawostka też, co się dzieje ze starymi turbosprężarkami? One zostają w MTM-ie, czy tak, właściciel je dostaje z powrotem? Zostają w MTM-ie. Okej, okay, to taki barter. Spotykamy się z autem, z którego zostało wyciśnięte maksymalne, to co mogło zostać wyciśnięte, czy jest jeszcze jakiś pakiet, który może być... To nie jest jego max, ale... O następnym stage dowiemy się niebawem. Tyle mogę zdradzić. Tu będzie więcej? Nic więcej nie mogę na razie opowiedzieć na tą chwilę. Okej, okay, nie ciągnę za język. Przekonamy się. Bardzo ci dziękuję za wystąpienie. Dzięki i również. Przedstawienie, za nagranie całego materiału. Dziękujemy wam również za oglądanie. My widzimy się w kolejnym materiale z tamtym samochodem, który zbiera niesamowite zainteresowanie gapiów tak zwanych. Subskrybujcie program High Five. Do zobaczenia. Cześć.